rzut przez ramię i wywrotkę. Dzisiaj też będziemy pokazywać rzut, tylko już pół supresa pokażemy z nogą i wybronę przeciw. Właśnie jak kolega nam będzie łapał supresa, żeby wiedzieć też jak się wybronić z tego. No pierwszym elementem będzie rzut półsupresowy. Trzymamy tutaj sobie jego pachę od góry. Trzymamy łokieć. Nogę wkładamy po prostu tutaj do środka i splatamy na jego łydce. Tak żeby, bo później w trakcie rzutu będzie nam to potrzebne, żeby go po prostu przywrócić na plecy. Tutaj to jest bezpieczna dla nas pozycja, także nie ma się czym martwić. Czyli mamy tutaj pierwsze co, wchodzimy tu, tą nogą przeskakujemy na drugą stronę i wtedy będzie rzut. Wchodzimy tutaj. W technice może być trochę dochodziwe, bo to jest lepiej się wykonuje ten rzut jak podczas walki, ale gdzieś tam podstawy trzeba wiedzieć i później walce może będzie lepiej wychodziło po prostu. Zawiązujemy nogę. Przystępujemy i łapiemy sobie. Skręcamy się. No teraz pokażemy obronę. Jeżeli przeciwnik nam łapie ten uchwyt, jak już mamy tu zawiniętą nogę, to czyli już powinniśmy się domyśleć, że on właśnie chce półsupresa rzucić. Wtedy łapiemy tutaj sobie za pas, ciasny uchwyt, który był, i tą nogą idziemy tutaj, żeby go zakroczyć. I jak tu przechodzimy tą nogą, drugą nogą podnosimy o te kolano podnosimy do góry. W momencie, kiedy on trzyma, weź zwiąż, przechodzimy tu i rzucamy go do góry z pomocą tej nogi, która jest zawinięta. Jeszcze raz, on nam podchodzi, zawija też, łapiemy tu pierwsze co uchwyt, idziemy tą nogą tam, zakraczamy i tym kolankiem sobie pomagamy, unosząc go w górę i wtedy z zawodnika też rzucamy za siebie. Tu. Jeszcze raz. Tą nogą. Subskrypcja lub submission. Wybór należy do Ciebie. Grand Game Sportswear.